Cześć, nazywam się Darek Kraśnicki i ciekawe zapytanie dotyczące konieczności robienia raz po raz badań lekarskich i psychologicznych najpierw na kwalifikację wstępną do kategorii D, czyli autobusy i z ważnością do grudnia 2016 roku, a następnie rok później po nowym kursie kwalifikacji wstępnej tym razem na kategorię C ciężarówki i wtedy badania byłyby ważne tylko, znaczy, aż do roku 2017. Zachodzi jednak słuszne pytanie, czy te badania wcześniejsze na autobusy nie mogłyby być uznane do świadectwa kwalifikacji na ciężarówki. No przecież teoretycznie niczym się one nie różnią. Zacznijmy od tego, co mówi ustawa o transporcie drogowym. I tutaj w zasadzie zacytuję, że pierwsze badanie lekarskie i psychologiczne jest wykonywane przed dniem wydania świadectwa kwalifikacji zawodowej, czyli wcześniej niż uzyskamy świadectwo kwalifikacji zawodowej potwierdzającego ukończenie kwalifikacji wstępnej. Czyli teoretycznie badania na tą kategorię D do świadectwa kwalifikacji, które zostały zrobione wcześniej, przed ukończeniem. Kwalifikacji wstępnej na ciężarówki powinny być ważne i zaakceptowane. Natomiast no, diabeł tkwi w, oczywiście w szczegółach. Czy taka sama będzie interpretacja Urzędu i Wydziału Komunikacji? Czy uznają te badania sprzed roku? No, szczerze mówiąc, znając nasze Wydziały Komunikacji, to wątpię. Natomiast moja porada jest taka. Radziłbym tak, zrobić dla świętego spokoju te nowe badania, aby i je teraz przedstawić, a potem tak skoordynować oba kursy już wtedy szkolenia okresowego, aby wychodziły w jednym czasie, bo wtedy badania będą już zrobione po, prawda? Czyli robimy jedne badania. Każemy, prosimy lekarza i psychologa, żeby wpisali tam zarówno kategorię C i D i jest po zawodach. I pozwoli nam to, pozwoli to uniknąć badania się w nieskończoność, no i tak ekonomicznie zaoszczędzić parę złotych w dzisiejszych, ciężkich kryzysowych czasach. Natomiast z pewnością miałeś podobną sytuację, miało ją wielu kierowców zawodowych. Także zapraszam cię do komentarza tego przypadku. Natomiast, jeżeli chcesz tutaj zapoznać się, z, że tak powiem z innymi podobnymi przypadkami, tutaj moja strona www.badania-lekarskie-kierowców.pl. Mówił Darek Kraśnicki z Wrocławia.